Pytanie 46. Zasady korekty podatku naliczonego, korekta w przypadku środków trwałych, zasady postępowania w przypadku zbycia środków trwałych w okresie korekty w ustawie o podatku od towarów i usług. Zasada ogólna, przypomnijmy, jest taka, że w przypadku sprzedaży mieszanej, to znaczy takiej, w związku z którą tylko częściowo mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przepisach ustawy o podatku VAT jest mowa, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, co do których no właśnie takie prawo przysługuje. Czyli generalnie chodzi o to, że w przypadku sprzedaży mieszanej prawo, to cały czas jest tylko oczywiście prawo właśnie, nie obowiązek. Tak więc prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko oczywiście co do zakupu w związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT i co do zasady mamy obowiązek odrębnie ten podatek naliczony określić, bo możemy odliczyć tylko z tych zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem musimy wyodrębnić, wydzielić ten podatek naliczony, który możemy odliczyć. Ale często jest tak, że jest to sprzedaż mieszana i nie możemy jednoznacznie, odrębnie wskazać, które zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną, czyli nie możemy odrębnie wyliczyć tego naliczonego i wtedy odliczamy proporcją albo szacunkową proporcją. Na podstawie roku poprzedniego, a skoro tak, to po tym roku, w którym odliczamy proporcją, tą proporcją szacunkową, to po zakończeniu tego roku mamy obowiązek, i tu już jest właśnie obowiązek, korekty tej proporcji, tej przyjętej proporcji, czyli korekty podatku naliczonego, odliczonego. I przechodzimy do meritum. Korekty tej dokonujemy również oczywiście w przypadku środków trwałych. Przy czym jeżeli te środki trwałe mają wartość nie przekraczającą 15 tysięcy złotych, to korekty dokonujemy od razu w pierwszym rozliczeniu, w pierwszym miesiącu, znaczy za pierwszy okres rozliczeniowy po roku, którego dotyczy ta korekta w całości. Jeżeli zaś te środki trwałe są o wartości wyższej niż 15 tysięcy złotych, to korekty dokonujemy w ciągu 5 lat. Proporcjonalnie, to znaczy 1/5 w ciągu jednego roku. Zawsze za pierwszy okres rozliczeniowy danego roku, czyli w lutym do 25 lutego w przypadku rozliczenia miesięcznego albo do 25 kwietnia w przypadku rozliczenia kwartalnego. Jeżeli w okresie tej pięcioletniej korekty dokonamy sprzedaży takiego środka trwałego, który odliczamy właśnie tą korektą, to uważa się, że nadal go użytkujemy, czyli jesteśmy obowiązani tę korektę dokonywać przez pozostały okres korekty. Czyli przeprowadzamy tę korektę, ale już jednorazowo za cały pozostały okres korekty. W rozliczeniu za okres, w którym dokonamy sprzedaży takiego środka trwałego. Zatem podsumowując, w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tysięcy, korekty dokonujemy jednorazowo po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania te środki trwałe, w przypadku środków trwałych o wartości powyżej 15 tysięcy. Korekty dokonujemy w każdym kolejnym roku okresu korekty, 5 lat jest dla środków trwałych, czyli korekcie podlega 1/5 kwoty odliczenia podatku VAT w każdym kolejnym roku okresu korekty. W przypadku natomiast zbycia środków trwałych w okresie korekty uważa się, że te zbywane przez nas środki trwałe są nadal wykorzystywane przez nas na potrzeby czynności opodatkowanych, jakbyśmy ich nie sprzedali aż do końca 5-letniego okresu korekty. Korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, za cały pozostały okres korekty.